Cześć, tutaj Michał Koper z portalu ringpolska.pl. Witam Was serdecznie. Za nami finałowa konferencja prasowa przed wielkim rewanżem PAS WBC kategorii ciężkiej pomiędzy Deontayem Wilderem i Tysonem Furym. No i możemy wreszcie powiedzieć, że doczekaliśmy się tych emocji, na które czekaliśmy przez tyle tygodni. Wcześniej odbyły się dwie inne konferencje z udziałem Tysona Fury'ego i Deontaya Wildera, no ale emocji na nich brakowało, nie było na nich tak ostro, jak można się było spodziewać. Widać było, że pięściarze nawzajem darzą się dużym szacunkiem po tej walce i o ile w wywiadach takich indywidualnych często potrafią po sobie jechać, o tyle jak spotykali się twarzą w twarz, było raczej grzecznie i spokojnie. Teraz podczas tej środowej, finowej konferencji było już zupełnie inaczej. Widać było, że obu pięściarzom udzieliła się ta energia nadchodzącej walki. Ten Fight Week się już oficjalnie rozpoczął, adrenalina buzuje, no i było ostro od samego początku. Zaczęło się od mocnego face-off, które trwało kilka minut. Podczas tego face-off pięściarze obaj wymieniali różne uprzejmości względem siebie. Wilder zapowiadał, tak jak przed pierwszą walką, że zetnie Fury'ego jak drzewo, że ten runie jak kłoda na matę. Tyson Fury odpowiedział mu takimi wersami z tego słynnego hitu zespołu Chumba Wamba: I get knocked down, but I get up again, you never gonna keep me down, czyli że powaliłeś mnie na glebę, ale ja wstałem i nigdy nie powalisz mnie na dobry. To oczywiście jest nawiązanie do tej legendarnej już 12 rundy, kiedy to Tyson Fury padł jak rażony gromem na matę, podniósł się i walczył dalej. Widać było wyraźnie podczas tego i face-offu, i całego spotkania, że obu już puszczają nerwy przed walką, że niecierpliwią się przed wyjściem do ringu. Deontay Wilder był trochę bardziej nerwowy niż Tyson Fury, więcej krzyczał, więcej się unosił, natomiast Tyson Fury widać było, że też maskował jakoś te swoje nerwy, był w okularach przeciwsłonecznych zakapturzony, także widać było, że i jeden, i drugi już się do tej walki gotują, już są przed tą walką zdenerwowani. Podczas tego face-offu doszło też do takiego spięcia między nimi. Najpierw Tyson Fury prowokował Deontaya Wildera, zbliżając się bardzo do niego blisko twarzą, małpując trochę. Wilder w końcu nie wytrzymał i odepnął Tysona Fury'ego. Tyson Fury odpowiedział mu tym samym. Swoją drogą, podczas tego spięcia, podczas tych przepchanek, widać było, jak duża jest przewaga takiej siły stricte fizycznej po stronie Tysona Fury'ego. Widać było, że ta przewaga siły takiej stricte fizycznej, takiej przepychanej, nie dynamicznej, jest tutaj po stronie Brytyjczyka. Przechodząc już do tego, co potem obaj opowiadali podczas tej konferencji prasowej, Deontay Wilder na początku stwierdził, że to jest moment, na który on czekał od wielu miesięcy. Moment, kiedy wreszcie będzie mógł Tysonowi Fury'emu dołożyć. Powiedział też: ja chciałem tego rewanżu od razu, no ale ktoś tutaj zaczął uciekać. Powiedzieli, że potrzebują jeszcze walk na rozgrzewkę, że muszą się przekonać, że są najlepsi. Ja się nie mogę już doczekać walki i niech on już więcej nie powtarza, że przywitał mnie w świecie wielkiego boksu. To jest taka sentencja, która bardzo widać Deontayowi Wilderowi nie pasowała. To, że Tyson Fury stwierdził: witam cię w świecie wielkiego boksu, nawiązując do tego, że jako pierwszy rywal pokazał Deontayowi Wilderowi wielki boks na światowym poziomie. Tyson Fury w odpowiedzi zadrwił sobie z Wildera, powtarzając tę sentencję: witam cię w świecie wielkiego boksu. Wilder się dalej pieklił, krzyczał, że to ja cię przywróciłem do wielkiego boksu, gdy wyciągnąłem do ciebie rękę, byłeś na koksie, byłeś grubasem. Tutaj przypomina historię tej pierwszej walki, kiedy Tyson Fury faktycznie wracał po depresji i walce z nałogiem. Dalej mówił Deontay Wilder: chciałeś się wtedy zabić, więc nigdy nie zapominaj, kto cię przywitał w świecie wielkiego boksu na nowo. To ja ci tutaj przywróciłem na to miejsce, to dzięki mnie masz czym nakarmić rodzinę, no i znowu ci pomagam po raz drugi. Nigdy o tym nie zapominaj, ilu ludzi oglądało cię w ostatnich walkach, a ilu obejrzało cię ze mną. Teraz znów cię obejrzą, żeby zobaczyć, jak z tobą kończę na dobre. Tak powiedział Deontay Wilder. Tyson Fury wysłuchał tej przemowy Deontaya Wildera, no i odpowiedział: to wszystko nieprawda. To ja pokonałem Kliczkę i to ja przejąłem wagę ciężką, a nie ty. I to ja pokazałem ci wielki boks, dzięki mnie zgarnąłeś wypłatę życia. Wilder trochę się gotował, słuchając Fury'ego, ale Fury kontynuował:
Dzięki mnie zarobiłeś miliony, dzięki mnie stałeś się znany, powinieneś mi dziękować. Witam cię w świecie wielkiego boksu. Walczyłeś ostatnio z pretendentem numer 1, czyli z Luisem Ortizem, i nie mogłeś nawet sprzedać 300 tysięcy pay-per-view. Ja u siebie z jakimś leszczem sprzedam milion, tak powiedział Tyson Fury. No ale swoją drogą trzeba przypomnieć, że pay-per-view na walkę Fury kontra Wilder 1 sprzedało się w liczbie 330 tysięcy sztuk, także też niedużo więcej niż na tę walkę z Luisem Ortizem. Potem jeszcze obaj wymieniali te serdeczności, zapowiadając wzajemnie zwycięstwo przez knockout, natomiast moją uwagę przykuł taki beznadziejny wątek, który ponownie pojawia się przy okazji walki Wildera z Furym. Padło beznadziejne kompletnie moim zdaniem pytanie o miesiąc czarnej historii. W Ameryce w lutym obchodzi się miesiąc czarnej historii, no i Deontay Wilder, jeden z dziennikarzy, zapytał, czy on jakoś chce specjalnie uczcić ten miesiąc czarnej historii tą walką z Tysonem Furym. Oczywiście Deontay Wilder powiedział tak, że wybrano złą datę, że ekipa Tysona Fury'ego wybrała złą datę, bo to będzie dla niego jakaś tam szczególna motywacja, to, że ta walka toczyć się będzie podczas miesiąca czarnej historii, to będzie dla niego taki sposób uczczenia tego miesiąca czarnej historii, pokonanie Tysona Fury'ego. No kompletnie bez sensu, po raz kolejny Deontay Wilder, tak jak przed pierwszą walką, wyciąga tę kartę rasową. No strasznie mi się to nie podobało osobiście. Fury natychmiast zripostował tę wypowiedź Deontay Wildera. Powiedział bardzo fajnie moim zdaniem, że on nie patrzy na to jak na walkę białego z czarnym, tylko po prostu jak na walkę dwóch ludzi, dwóch czołowych, ciężkich globu. Dla niego to nie będzie walka czarny kontra biały, tylko po prostu walka o supremację w kategorii ciężkie. Zresztą ten wątek czarnej historii szybko został ucięty i nagle padło pytanie o sędziów w tej walce, no bo w środę Komisja Sportowa Stanu Nevada wyznaczyła skład sędziowski na ten rewanż Wilder kontra Fury. Walkę w ringu poprowadzi Kenny Bales, bardzo doświadczony sędzia, zresztą punktować ten pojedynek będą również niesłychanie doświadczeni sędziowie Dave Moretti, Steve Wilsfeld i Glenn Feldman, także naprawdę fajnie dobrana czwórka sędziów. Oczywiście do każdego z tych arbitrów można się w jakiś sposób przyczepić, sięgając w ich historię walk, no ale jeśli ma się na koncie mnóstwo tych pojedynków, to zawsze można jakiś błąd popełnić. Generalnie są to sędziowie naprawdę dobrze dobrani, doświadczeni. No i miejmy nadzieję, że ani ringowy, ani punktowi tutaj nam nie popsują widowiska. Zresztą Tyson Fury i Deontay Wilder obaj komplementowali wybór sędziów, stwierdzili, że są zadowoleni z tych wyborów. Trzeba też się zaznaczyć, że cała czwórka i Bales, i Moretti, i Weisfeld, i Feldman pracowali wszyscy już wcześniej przy walkach i Deontay Wildera, i Tysona Fury'ego. Rozgrzaną atmosferę tej konferencji prasowej znacznie uspokoiło wprowadzenie na scenę trenerów obydwu pięściarzy, Jaya Diaza ze strony Deontay Wildera i Sugar Hilla Stewarda ze strony Tysona Fury'ego. Dyskusja stała się bardziej merytoryczna, no i spokojna. Tyson Fury najpierw został zapytany, dlaczego postanowił zmienić trenera, zwolnić Bena Davisona, z którym trenował wcześniej, no i zatrudnić Sugar Hilla Stewarda. Tyson Fury w zasadzie powtórzył to, co mówił wcześniej, że on po prostu zobaczył, że w pierwszej walce to, co zrobił, nie wystarczyło, by wygrać. On poczuł się oszukany tym werdyktem sędziowskim, więc postanowił tym razem wziąć sprawy w swoje ręce, no i rozstrzygnąć walkę przez knockout. No i to jest jego taki pomysł, żeby zatrudnić Sugar Hilla Stewarda jako przedstawiciela szkoły Krung Gym, która jako rozwiązanie walki bokserskiej na pierwszym miejscu stawia po prostu knockout i agresję. Chociaż to też nie do końca tak jest, bo jeśli spojrzymy w historię innych wielkich, ciężkich, wywodzących się z Krung Gymu, czy Władimira Kliczki, czy chociażby Lennoxa Lewisa, który również trenował pod okiem Emanuela Stewarda, no to ich styl boksowania opierał się na wykorzystaniu ich największych zalet. Te nokauty przychodziły, natomiast to nie był wcale boks ofensywny, to nie był boks agresywny zawsze. Władimir Kliczko słynął wręcz z tego, że po prostu jego boks był bardzo metodyczny, dla niektórych wręcz nudny. Także to nie do końca moim zdaniem jest tak z tym Sugar Hillem Stewardem, że on nagle zrobi z Tysona Fury'ego bestię nokautującą rywali. Stewart natomiast zapytany o to, co wniósł do boksu Tysona Fury'ego, odpowiedział: wniosłem wszystko to, o co mnie poprosił.
Chciał poprawić technikę, agresję, chciał być wielkim, dominującym, ciężkim, no i to zrobiłem. J.D., czyli trener Deontaya Wildera, zapytany o tę zmianę w obozie Tysona Fury'ego, odparł: zaskoczyło mnie to. Ja miałem wrażenie, że Tyson Fury i Ben Davison byli razem w piekle i razem z niego powrócili. Wykonali świetną robotę, porównując do brytyjskiej muzyki. John Lennon i Paul McCartney byli świetni osobno, no ale razem tworzyli tę magię, no i dla mnie między Benem i Tysonem właśnie była ta magia. Może nadal jest też teraz na stopie osobistej, już nie zawodowej, bo razem nie pracują. Stewart to znakomity trener, dodał DS, i spodziewam się najlepszej wersji Tysona Fury'ego. Zresztą my liczymy na taką wersję Tysona Fury'ego, bo gdy Wilder pokona Fury'ego, zostanie doceniony za to, że pobił go w najlepszej możliwej dyspozycji. Dalej padło pytanie o wagę. Jak wiadomo, Tyson Fury zapowiada, że on chce ważyć przed rewanżem z Deontayem Wilderem 270 funtów, czyli 122,5 kg. Naprawdę dużo, dużo więcej niż w pierwszej, chyba 6 czy 7 kg więcej niż w pierwszej walce z Wilderem. Sugar Hill, zapytany o tą wagę, wysoką wagę, odparł: a dlaczego miałby tyle nie ważyć? On mierzy 206 cm wzrostu, ta waga mu pasuje, będzie silny, duży, to jest wielki i silny, ciężki, duża waga mu nie zaszkodzi, on nadal porusza się jak super średni, nadal ma wysoką inteligencję ringową, potrafi dobrze zaplanować atak, a gdy do tego dodać siłę ciosu, no to to 270 funtów nie będzie żadnym problemem, będzie tutaj jego przewagą. JD zapytano o tę wysoką wagę Tysona Fury'ego, no i te zapowiedzi, że w ringu pójdzie do przodu od pierwszego gongu, odparł: niech robią co chcą, jeśli Fury pójdzie do przodu, będzie ofensywny, tak jak zapowiada, no to otworzą się szanse dla Deontaya Wildera na kontrę. My z Deontayem wagą w ogóle się nie przejmujemy, nawet nie używamy wagi w trakcie treningów. On może ważyć sobie tyle, ile chce, byle dobrze jadł, no i ciężko trenował. Deontay to jest prawdziwy wybryk natury, no i nie przejmujemy się kompletnie tym, co robi rywal. Deontay prawie zawsze jest lżejszy od swoich rywali, dla niego to norma. Wilder, zagadnięty o swoją wagę, taką, którą planuje na rewanż z Tysonem Fury'em, odparł, że celuje mniej więcej 230 funtów, czyli około 104 kg, przeliczając na złotówki, także to też będzie wysoka waga, no ale tak jak zapewniają, dla nich waga nie ma znaczenia. Na koniec konferencji prasowej miało się odbyć jeszcze drugie face-off, takie kończące Wildera z Fury'em, no ale co ciekawe, Bob Arum, czyli promotor Tysona Fury'ego, który siedział obok sceny, wykrzykiwał, żeby tego drugiego face-offu już nie robić, że jego już nie będzie, no i z tego drugiego face-offu zrezygnowano. Taka ciekawostka, uważam, nie wiem dlaczego, natomiast takie są fakty. Zrezygnowano z drugiego face-off na wyraźną, jak było słychać, prośbę Boba Aruma. No ale podsumowując tę konferencję, wreszcie są emocje, wreszcie jest ta gorączka, na razie środowej, a niedługo już sobotniej nocy emocji, na pewno będzie w sobotę co niemiara. Na razie to tyle, trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia.